Zdrówko. Naprawdę daje kopa. Hej, tu Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was bardzo szybki przepis. W sumie nie jest to do końca przepis, a receptura. Receptura na mojego szota ze świeżej kurkumy i imbiru. Jest to rzecz, którą codziennie rano piję, taki szocik. Piję również 1 litr wody. Ja nie jestem osobą, która pije zbyt dużo kawy. Czasem mi się zdarza, jeśli mam ochotę na smak, nie piję kawy z tego względu, by się jakoś pobudzić, ponieważ mam wystarczająco dużo energii i bez kawy. Piję kawę ewentualnie dla smaku. Ale mam dzisiaj alternatywę dla osób, które piją tą kawę po to, by się pobudzić. Taki szocik, który ja dzisiaj Wam zaprezentuję, naprawdę jest fantastyczny, bardzo zdrowy i z pewnością mogę powiedzieć, że daje kopa pozytywnej energii. Naprawdę wypity taki szocik na pusty żołądek przed tym, jak się coś zje, naprawdę strasznie tak pobudza. Jest to dość mocne w smaku, jest to dosłownie mieszanka świeżego imbiru i świeżej kurkumy, czyli dwóch takich rzeczy, które są bardzo takie intensywne w smaku, mają dość intensywny aromat. Ja postanowiłam wprowadzić coś takiego, ponieważ czytałam bardzo wiele o kurkumie i o imbirze, że są fantastyczne. Kurkuma działa przeciwzapalnie i ogólnie oddziałuje pozytywnie na naszą odporność, tak samo jak imbir. I kurkuma i imbir mają bardzo, bardzo wiele zastosowań i wiele bardzo cennych dla nas właściwości. Dlatego ja staram się na przykład kurkumę dodawać do wszystkiego, do czego się tylko da. Również dodaję ją do mojej gorącej czekolady. Przepis gdzieś tutaj podlinkuję do góry. Kurkuma idealnie się również nadaje do różnych potraw wytrawnych. Tak więc polecam Wam poczytać więcej o kurkumie. Nie będę tu zbyt dużo o niej rozmawiała, bo nie o to tu chodzi w tym filmie. Tak więc pokażę Wam, jak ja robię takiego mojego szota. No, muszę przyznać, że trochę zajmuje to czasu, ale jeśli macie dodatkowych 5 minut rano, to bardzo Was zachęcam. I tutaj jedna uwaga, kurkuma jest to rzecz, która tak okropnie brudzi ubrania i praktycznie wszystko, na co tylko spadnie i skapnie. Tak więc ja odkryłam, że najlepiej jest robić tego szota w zlewozmywaku, ponieważ jak coś Wam się wyleje albo coś tam chlupnie na prawo, lewo, to nic się nie stanie. Wystarczy po prostu to zmyć. Ja akurat w kuchni mam jasne blaty i raz jak mi się wylał taki szocik z kurkumy na ten blat, to naprawdę był spory problem, żeby to zmyć i dopiero po kilku dniach mycia tej plamy to zeszło. Ubrania pobrudzone kurkumą, naprawdę trzeba się nieźle postarać, żeby te plamy zeszły. Tak więc bardzo, bardzo Was ostrzegam, jeśli używacie takiej świeżej kurkumy. Ja używam kurkumy świeżej, świeżego korzenia kurkumy, które kupuję zazwyczaj w Lidlu lub w innych takich ryneczkach bio i tego typu. Korzeń imbiru jest ogólnie obecnie wszędzie dostępny, więc to raczej nie powinien być problem. Możecie również zrobić taką wersję z proszkiem kurkumy i ze sproszkowanym imbirem, no ale wtedy smak dostosujcie do swoich własnych potrzeb. No dobra, to zapraszam Was do mojej kuchni i pokażę Wam, jak zrobić takiego szota. Potrzebujesz kawałka korzenia świeżej kurkumy oraz kawałka imbiru. Na początek obierz swój imbir przy pomocy łyżeczki. Następnie pokrój na drobną kosteczkę, by ułatwić blendowanie. Korzenia kurkumy nie będziemy obierać, ponieważ skórka jest bardzo delikatna. Po prostu podziel na mniejsze części i wrzuć do kubka. Następnie dodaj sok wyciśnięty z jednej cytryny oraz odrobinę wody, tak by korzenie były przykryte. Dodaj również szczyptę pieprzu cayenne. Ja blenduję mojego szota w kubku, ponieważ jest on wąski i mimo, że znajduje się tam taka mała ilość płynu, jest to bardzo łatwe do zblendowania.
Następnie przelewam mój eliksir przez sitko i wyciskam resztę soku z tych takich pozostałości. Teraz wystarczy przelać swojego shota do małej szklaneczki, tak jak shota, lub możesz też wlać do większej szklanki, dolać wody i pić jako imbirowo-kurkumowy napój. Pamiętaj, by blendować w zlewozmywaku, by nie pobrudzić blatów kuchennych i Twoich palców. Nie polecam również blendować tego shota w plastikowych naczyniach, ponieważ mogą one zostać trwale ubarwione. Najlepiej jest używać ceramicznego kubka, tak by blender ręczny się w nim zmieścił. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, by dać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli się Wam podobało. O ten przepis na tego shota prosiliście mnie tak wiele razy, że w końcu musiałam już go nagrać, więc mam nadzieję, że Wasza ciekawość została zaspokojona. Nie zapomnijcie, by odwiedzać mnie na Facebooku i Instagramie, kupić mojego e-booka, zapisać się do newslettera, te wszystkie szmery, bajery. I widzimy się w następnym filmie. Bardzo Wam dziękuję za te liczne komentarze i za to, że tu jesteś. I że mnie wspieracie. Dobra, pa, pa.